Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Noir Burlesque. Jest to komiks, który stworzył Marini. Artysta chyba, którego, no nie oszukujmy się, nie musimy przedstawiać. Całkiem niedawno na naszym rynku pojawił się komiks mojego ulubionego bohatera Batmana właśnie od Mariniego, który był dość nietypową pozycją, troszeczkę taką, nie wiem czy jeżeli powiem na swój sposób, romantyczną, jeżeli chodzi o historię, to będzie dobrym stwierdzeniem. Marini jest mistrzem rysunku, naprawdę. Jego prace są fenomenalne, mogą się nadawać choćby nawet na obrazy, które moglibyśmy powiesić w domu. A tutaj dostajemy niesamowitą historię. Naprawdę. Coś, co po prostu jest mistrzostwem świata, jak dla mnie. Komiks oczywiście został wydany przez wydawnictwo Egmont. Jest to powiększony lekko format. Piękna okładka. Tutaj prezentuje nam się od razu grzbiet oraz jego tył. Oczywiście jest to plansze Europy, Klub Świata Komiksu, czyli plansze Europy są to specjalnym takim, nazwijmy to, segmentem Egmontu, gdzie właśnie tego typu pozycje europejskie, pozycje są właśnie publikowane od, no, najlepszych artystów, myślę, jeżeli chodzi o świata komiksu. Cena 69,99. Jeżeli chodzi o okładkę, będzie to historia dwutomowa. Pierwszy tom, który się właśnie ukazał teraz, oraz tom drugi, który ma się ukazać w przyszłym roku. Sama historia jest niesamowitym właśnie klimatycznym komiksem właśnie noir z nutką gangsterskiego sznytu oraz miłości. Miłości niespełnionej, miłości, która jest ukryta w odmętach serc, uczuć właśnie naszych głównych bohaterów, których tutaj widzimy na okładce, czyli w pewnym sensie takiego trochę bym powiedział gangstera, jakby nie patrzeć, że Zimieszka Slika oraz Caprice, która jest, no sami widzicie, piękną kobietą. Wspaniała tutaj myśl, jaka została nasunięta artyście Mariniemu w tym komiksu, jest fakt, w jakim został przedstawiony on wizualnie. Mianowicie, zauważmy, że znaczące tutaj są barwy takiej właśnie szarości, te padające cienie, takiego troszeczkę lekkiego brązu, gdzieś niekiedy przebija się ten kolor biały, brunatny, czarny, ciemny, a jednocześnie czerwień, krwista, choć lekko przytłumiona czerwień wspaniałych, pięknych, wręcz bym powiedział, i eleganckich włosów właśnie naszej bohaterki. Ale nie tylko jej, zauważymy w późniejszych momentach komiksu, że ogólnie te takie istotne właśnie kobiece elementy, jak choćby nawet też i sukienka, o ile dobrze pamiętam, też właśnie są zabarwione na ten kolor czerwony i daje to niesamowity kontrast pomiędzy właśnie takim nuarowskim, tym ciemnym właśnie, takim cień, z tymi padającymi cieniami, klimatem właśnie zabarwia troszeczkę nam tą historię w taki właśnie oto sposób i wygląda to fenomenalnie. Przede wszystkim, o czym jest ta historia? Historia jest o właśnie Sliku, który razem z Caprice byli kiedyś bardzo blisko, ale pewna sytuacja, pewna jego wyprawa do Europy zmieniła to. Ona oczywiście znalazła swoje miejsce w tym, w tej aglomeracji, tak, wielkiego miasta, miłość gangstera, gdyż sama twierdzi, że podkochuje się, lubuje się właśnie w złych chłopcach. No i tutaj właśnie po jakimś czasie Slick pojawia się w tym mieście. Jest to człowiek, który lubi coś ukraść, lubi wykonać jakieś zlecenie, a jednocześnie ma pewien dług względem mafiozy przyszłego męża naszej bohaterki.
Co tam się później dzieje, oczywiście nie chciałbym wam tego zdradzać. Powiem więcej, historia jest na tyle fenomenalnie, jak dla mnie, poprowadzona i tak przyjemnie przedstawiona w lekkości czytania oraz cieszenia się tymi niesamowitymi rysunkami tutaj, które Marini nam zafundował, że grzechem by było, żebym wam zdradził tą fabułę. W szybkim skrócie już wiecie, o czym to wszystko się tutaj, że tak powiem, rozchodzi, czyli nie do końca spełniona miłość, gangster, który wyjechał, powiedzmy tak, na wojnę, a jednocześnie wraca z pewnym długiem, który musi spłacić, więc nie jest osobą, którą należałoby się pozbyć. No i późniejszy etap, to co tam się dzieje, ale wybaczcie, ja się powstrzymam i nie będę wam dalej specjalnie jakoś prezentował tych kadrów, które tutaj są. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym, abyście to wy sami, ja się nawet teraz powstrzymuję, ale abyście wy sami mogli poznać tą historię i cieszyć się tą niesamowitą kreską, która tutaj została przedstawiona. Dla mnie jest to komiks rewelacyjny i czekam na drugi tom, ba, powiem więcej, chciałbym, żeby to była dłuższa historia. Więc coś takiego dostając, możemy tylko i wyłącznie czuć ogromną satysfakcję. Z automatu, bez żadnych tutaj rygieli, mogę powiedzieć, że już teraz 9, nawet 9,5 dam temu komiksowi na 10, bo jest to niesamowita laurka właśnie klimatów noir. Może i powinien dostać 10, ale gdzieś minimalnie coś bym tutaj jeszcze dodał. Na pewno objętość. Chciałbym, żeby ten komiks był tak potężny i żeby ta historia płynęła i nigdy się nie kończyła. Więc dam mu nawet 9,5 na 10. Jest to niesamowity komiks, absolutny top tego półrocza na pewno. Tych komiksów wszystkich, które przeczytałem, i myślę, że jest mocnym kandydatem do jakiegoś większego zestawienia. Także trafił idealnie w moje gusta. Myślę, że warto się nim zainteresować, więc gdybyście chcieli, na dole w opisie oczywiście znajdziecie link, gdzie możecie nabyć ten komiks. Ja was do tego serdecznie zachęcam, bo jest tego po prostu warty. Oczywiście nie zapomnijcie też o skomentowaniu, polubieniu, udostępnieniu. Będzie mi wtedy bardzo miło. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i zaznaczeniu dzwonka, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami oraz informowani, że coś się pojawiło. Dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. No i widzimy się w kolejnych materiałach, prawda? Także noir, burleskę Mariniego, rewelacja. Cześć.